Cześć, tu Bartek z Road Racing, witam Was serdecznie. Dzisiaj tematem filmu jest elektronika w rowerach, jej ewolucja i test pompek Cyc Plus do rowerów. Fragment sponsorowany, zapraszam do skorzystania z ofert partnerów kanału, dzięki temu ten kanał się finansuje i może funkcjonować. Evanlite, polskie świetne koła karbonowe, 3% rabatu na kod rabatowy roadracing.pl. Velopoint, framesety Faktora, 10% upustu na hasło roadracing.pl. Optyk Okular, okulary m.in. Oakleya, 7% rabatu i 10% na wszystkie pozycje w sklepie poza Cannondale'em, w Bike Chillu, w Dębicy, na Podkarpaciu. A teraz przechodzimy do treści tego nagrania. Serdecznie. Dzisiaj trochę nietypowy, znaczy może Faktor jest typowy, ale to co tutaj stoi już typowe nie jest. Honda stoi tutaj z dwóch powodów. Pierwszy powód to film, w którym omawiałem Wam rynek kolarski jako taki, gdzie odnosiłem się do Hondy jako do wyznacznika ceny. Tak wygląda ten motor, żebyście mogli go zobaczyć. Wspomniałem Wam, że nowy taki motor rok temu kosztował 22 400. No można sobie to porównać z cenami rowerów. Wskazuje to na to, że jakieś pole do optymalizacji tych cen jest i nie ma się co czarować. Temu motocyklowi nic nie brakuje. To jest mała Honda, taka do miasta, Neo Cafe 125. No i tyle o tej Hondzie, ale będzie ona miała jeszcze drugie zastosowanie. Przetestujemy na niej pompkę Cyc Plus, jak również przetestujemy drugi model. To są dwa modele Pro, czyli ten model, i Pro Max, większa pompka, ten model. Okej, o elektronice w rowerach. No ona pojawiła się już czas jakiś temu, z 15 lat temu. Przez wiele dekad kolarze żyli bez elektroniki. Mieli manualne grupy napędowe, rowery jeździły, biegi się zmieniały. No pozornie nie było pola do wprowadzenia czegoś takiego, bo przyczyn takich bezwzględnych jakby nie było, ale były te drobne przyczyny, które mogły ku temu skłonić producentów, a później wywołać popyt na tego rodzaju grupy. To były te drobne niedociągnięcia manualnych grup, czyli to, że raz ustawiona grupa nie chodziła 2 lata idealnie, tylko trzeba to było korygować, no trzeba było wymieniać te linki, trzeba było sobie umieć to samemu nawet czasami zrobić, jak nie było dostępu do mechanika. Natomiast ale to skąd w takim razie ta elektronika? No elektronika wymaga tak naprawdę, jak jest dobrze ustawiona i dobrze wyregulowana, tylko ładowania. Tam nic się więcej nie robi i jeździsz bez problemu i jakby to jest taki trend, który teraz dominuje. Co nie znaczy, że manualne grupy nie są fajne w użyciu. Ja na przykład bardzo lubię jeździć na GRX-ie 800. Jest to grupa, której ten ma taki mechaniczny sposób obsługiwania niezwykle mi pasuje. Ja wiele lat jeździłem na Dura Ace 9000, 3 sezony pełne na tym przejeździłem, ponad 21 tysięcy kilometrów, czy ponad 22 jakoś tak. Jeździło się na tym bardzo, bardzo fajnie i w sumie mógłbym tak jeździć do końca życia, ale ludzkość ma coś takiego w sobie, że lubi sobie drobne rzeczy usprawniać. Tak mamy dzisiaj dostęp do elektronicznych grup Shimano, jakie tutaj widzicie. SRAM oczywiście ma swoje, Campagnolo ma swoje, ta elektronika gdzieś tam w tych rowerach zagościła, chociaż tak jak podkreślam, to jest tak jak z winylami i z sygnałem podawanym cyfrowo z jakiegoś streamingu w systemach audio, no jedno i drugie będzie grało. Ludzie, którzy bardzo lubią winyle, powiedzą, że one grają lepiej, ale no niekoniecznie lepiej. Inny powie, że muzyka z Tidala w najwyższej jakości to jest to, co on lubi najbardziej. I cóż, dostałem na testy te dwie pompki, przetestowałem je i co mogę Wam o tych pompkach powiedzieć? No jest to właśnie rzecz, którą jak zakładam w komentarzach, pojawi się co najmniej kilka komentarzy, mam mechaniczną pompkę i z taką chcę być do końca moich dni. Rozumiem to. To jest jedna z dróg. Tutaj nie ma jakby, ten film nie ma wytworzyć w Was przymusu posiadania czegoś takiego, a bardziej opisać, jak się z tym, jak to działa i czy to ma sens i w jakich sytuacjach ma to sens. Model Pro Max to jest model większy. To jest model, którym ja napompowałem koło samochodu. To jest model, który waży 200 gramów realnie. Ten waży 115, trochę mniej niż producent podaje. Ten natomiast waży 200.
Czym one się różnią? 420 mAh bateria w tym mniejszym modelu Pro, 600 mAh w większym modelu. Są to urządzenia, które są zbudowane, muszę to powiedzieć, dosyć robią wrażenie jakościowych. Mają znak CE, czyli nasze tutaj europejskie testy musiały przejść i dostać aprobatę. Używane są tutaj silniki bezszczotkowe. Te silniki są trwalsze od silników szczotkowych. Jest to takie, powiem, jeśli chodzi o silniki elektryczne, premium. W środku pracuje sprężarka tłokowa. Moim zdaniem jest ona bezolejowa. Precyzyjnych informacji od Chińczyków nie dostałem, ale w innym przypadku jest to nierealne, żeby coś, co jest zamknięte, coś, do czego nie masz dostępu i nie będziesz robił jego serwisu, miało sprężarkę olejową. No to jest moim zdaniem niewykonalne. Może mi tu gdzieś jeszcze ktoś podrzuci, w jaki sposób miałoby to działać z olejem w środku, ale no powiem Wam szczerze, że przy takiej maleńkiej sprężareczce ilość materiałów zużytych do produkcji sprężarki bezolejowej nie będzie jakaś duża, w związku z tym kosztowo się to spina i jest spoko. Sprężarka ta ma wyświetlacz. Wyświetlacz może Wam wyświetlać ciśnienie w dwóch jednostkach, w barach z układu SI i w PSI, czyli jednostce anglosaskiej z tego samego systemu, z którego pochodzi mila i yard. Wskazania tutaj odczytywane i sposób jej działania przypomina kompresory na stacjach paliw, czyli ustawiamy zadane ciśnienie, a następnie włączamy pompkę, oczywiście założoną na wentyl i czekamy, aż pompka dopompuje, kompresorek dopompuje do zadanego ciśnienia, w tym momencie on się wyłącza. Gdzie ja widzę zastosowania do takich pompek? Ogólnie jest to fajny bajer, muszę Wam powiedzieć. Chyba w sumie jego największą wadą jest hałas. Jak każda sprężarka tłokowa, te pompki Cyc Plus, no i ta nazwa, Cyc Plus. Ja aż się boję, żeby Google nie wywalił mi monetyzacji w tym wideo, bo nie wiem w ogóle, czy to jest na liście słów zakazanych, tak sobie wymyślam teraz, ale nazwa jak na polski rynek jest niefartowna, w każdym razie te Cyc jest od cycling, jak się domyślam. I w angielskim języku nie budzi żadnych kontrowersji, no a u nas no Cyc Plus, różnie sobie to tam można kojarzyć. Wracając do samej pompki, bary i PSI, no co wolicie? Bary są ustawiane co 1/10 bara, PSI, no wiadomo, leci po kolei, od tam 0 do 120. Takich ciśnień nie wiem do czego, na torze chyba są potrzebne. Jest to fajna rzecz, na przykład dla mnie, jak testuję opony, tu są na testach opony Pirelli i koła od DT Swissa. Więc jak testuję sobie takie opony, to mogę na trasie precyzyjnie zmienić ciśnienie, żeby sobie przetestować je na innym ciśnieniu. To samo się odnosi do ustawiania ciśnienia na nowych oponach w gravelu, w MTB i w innych tego rodzaju rowerach. No, to jest fajna sprawa, bo jeżeli nie zmierzysz tego ciśnienia, no to nie wiesz tak naprawdę, na jakim ciśnieniu jechałeś. Nie wiesz, do czego masz się odnieść, nie wiesz, do czego masz wrócić. A według mnie, jeśli chodzi szczególnie o gravel, ale również o szosę. Szosa to jest też mega pole do usprawnienia sobie ustawiania ciśnienia, do znalezienia optymalnego ciśnienia po zmianie kół, po zmianie opon. Każda opona wymaga, moim zdaniem, drobnych modyfikacji. Im, no po prostu te opony się różnią od siebie, bardzo się różnią. I w zależności od producenta oraz modelu warto sobie ustawić konkretnie ciśnienie takie, jak potrzebujecie i dzięki temu możecie sobie to robić on the fly, czyli gdzieś tam w czasie jazdy, w domu też wyjeżdżając, podpinasz pompkę, chwila, moment, podpompowane oba koła, nie potrzebujesz czegoś dużego w przedpokoju trzymać, masz coś takiego, jedyne co będziesz musiał zaakceptować, kolarzu i kolarko, to hałas, bo niestety to trochę hałasuje. Do czego to jeszcze może się przydać? Kolejnym zastosowaniem jest pompowanie kół w samochodach. No ta pompka Pro Max to jest już naprawdę mega sprawny kompresorek i spokojnie koło samochodowe napompuje do tych 2,5 bara powiedzmy. Ja pompowałem, akurat ona była ustawiona na PSI, to co zostało w kole to było jakieś 6-7 PSI i do 25. Aby tylko dojechać i zmienić te opony na letnie. Także to są zastosowania tych pompeczek. Jakościowo wygląda to spoko. Są do nich takie silikonowe nakładki, jakby ktoś się tutaj, bo ona się grzeje troszeczkę. Nie mocno, nie ma się tutaj co jakoś obawiać tego, ale są takie silikonowe nakładki dla wrażliwych osób i to też rozwiązany jest ten pomysł. Pompowanie samochodów i wentyli Schrader, znaczy samochodowych, takich jak tutaj będziemy mieli pewnie, a jeszcze nie sprawdzałem, ale chyba tak jest. Zobaczymy, co tam w Hondzie jest.
jest poprzez taki wężyk. Pokażę Wam, jak to się nakręca. I cóż, pompka nie jest tania, ja sobie zdaję z tego sprawę, nie jest też niezbędna. To jest ten rodzaj produktów, które Was nie zbawią, ale jeżeli lubisz takie gadżety, jeżeli lubisz takie drobne usprawnienia, jeżeli lubisz takie rzeczy, to jest to pompka, jest to temat dla Ciebie. Jeżeli nie, to spoko, możesz zostać przy analogowej pompce. Którą z tych dwóch pompek lubię bardziej? Oczywiście, że mniejszą. Mniejsza ma już wyświetlacz, na moje potrzeby starczy, chyba żebym chciał pompować koła całemu road racingowi, no to musiałbym wziąć ze dwie takie pompki. Trochę tej koniny u mnie jest. No i teraz mamy też jedną kobietę, Sonię. Okej, także tyle ode mnie w temacie pompki. Przechodzimy do zajęć praktycznych. Potrzebuję asystenta, żeby nagrał przebitkę i jedziemy z tematem. Okej, mamy ciśnienie ustawione w barach. To jest 28, obręcz hakowa DT Swiss, więc napompujmy jakieś 5,40, bo to przód. Opona jest, jak widzicie, spuszczona. W ogóle muszę Wam powiedzieć, te testy jeszcze trwają, ale Pirelli zrobiło naprawdę mega postęp, jeśli chodzi o opony, związane trochę ze zmianą fabryki, to na pewno. Dobra, zakładamy pompkę. No i pompka ruszyła. Chcę, żeby był widoczny ekran. Od góry. Hałas jest, jaki jest. Tu widzicie, jak to ciśnienie narasta. Mamy już 2,2 bara. To jest akurat Pro Max model, także tutaj to pompowanie idzie trochę szybciej. No i w taki sposób od zera pompujemy oponę szosową. Pompka się jeszcze nie nagrzała. Ten Pro Max jest mocniejszy, wolniej się nagrzewa, ma większą baterię. I za chwilę osiągnie zadane ciśnienie. Kończy robotę, zakręcamy wentyl. Pompowanie roweru Cyc Plusem Pro Max mamy zaliczone. Spróbujemy napompować motocykl, sprawdzimy tylko, czy tam są wentyle Schrader. Dwa elementy, które potrzebujemy. Pompka, i to wziąłem teraz tą mniejszą pompkę. Mała, musisz dać radę. Ale jak znam życie, to da sobie radę. Tu mam, to jest końcówka do wentyli Schrader. Włączamy pompkę. Tylko o to, żeby sobie zaczęła radzić. Pompka idzie na, moim zdaniem, trochę wyższych obrotach niż Pro Max. To jest normalne w tłokówkach, w ten sposób się nadgania, żeby osiągnąć zadaną wydajność. Ma dużo cięższe zadanie tak naprawdę, bo objętościowo do wtłoczenia powietrza jest znacznie więcej. Ale sobie radzi. Jeszcze długa droga przed nią. Dla takiej pompki pompowanie kół samochodowych to na pewno nie jest jej docelowe zastosowanie, dla tej mniejszej, ale celowo ją tu dałem, żeby sprawdzić, jak w takich ekstremalnych warunkach będzie sobie radzić, no bo to jest dla niej ekstremalny wysiłek. Tak naprawdę równie dobrze mogłyby jej się rozjechać nogi. Pompka już się lekko nagrzewa, co nie dziwi przy takim wysiłku, ale dalej ładuje powietrze w oponę motocyklową.
co jest, tak jak Wam podkreślałem, i mamy osiągnięty cel naszego zadania. Ok, także to był test na oponie motocyklowej. Tym samym, cóż mogę Wam powiedzieć? Widzicie, do czego to się nadaje, jak pracuje, jak hałasuje, no bo to jednak jest prawda. Jest to sprytne urządzenie. Tym samym kończę to nagranie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w następnych wideo.